Ej, co ty masz na czapce? Liść, kurwa. Jakiś tak. Liść. No. Nie, to rudę przebiło, rudy o, ty, pies. O, ty, kurwa, rudy o, ty. Pies. Żaden rudy, żaden rudy. Coś ty zjeba, ty, halo. Schowaj to kopyto. To nie kopyto. Wszystko git przyszedł, halo. No właśnie, chyba nie git. Bo prąd na niego nie działa. On coś czpał, ty. O kurwa. Czemu, panowie? Siema. 89 pierwsze pierwszego stopnia. Czemu? Macie prawo no do wykonania tu jednego też. Telefonu. Na chuj to jest kondom. To zaraz tu założymy. Na nie ja pierdę, jest dobrze w chuj. Możemy jechać. Fajne kominiarki. Dzięki. Masno gang. Masno gang member. Lecę sobie dalej, masno bije ponad skalę. Ty chcesz se poświrować, zakładam kominiarę. Siemka mówi Ted, robię napadce na sklep. Czy piwerka jest na strze? Siema, ja się obudziłem. Kurwa, tydzień spałem. Gdzie ty? Co ty robisz? Spałeś? No. Kurwa, wiesz, ja mam Polski na nodze, wiesz, że tam terroryzmy, szef grupy przestępczej, zabójstwa, porwanie, nie wiem, jakieś tam 800 miesięcy na 2 miliony mi wychodzi, wiesz? 800 miesięcy? No, 720, ale wiesz, co tam, to jest maksimum, który możesz mieć, jest 720. Ukrywasz się? No, nie, nie ukrywam się, opaskę mi na nogę założyli, wiesz? Prajesz z tej policji. Rozprawa będziesz miał? No, oni się teraz nudzą, wiesz, policja teraz się nudzi, bo nudzą, że kurde, jaki ci lubię taki pomysł, no. Ale spokojnie, chaty ci nie przeszukają, bo ta chata to jest moja, ale ona jest zapisana na moją córkę, wiesz? O. I twoją i moją chatę mnie nie przeszukają, bo z jakiegoś innego przepisane, wiesz? No. Ej. A tak to lipo fest jest, nie? No. A jak ciebie zawiną, to kto będzie trzymał tą ekipę? Ale nikt mnie nie zawinie, wiesz, ja już mam tak, ja już mam trzech albo czterech adwokatów, raczej czterech adwokatów będę na rozprawie sądowej, ja już mam tonę dowodów na policjantów, nagrania, zeznania i tak dalej, ja już, wiesz, po prostu dwa tygodnie mam jaja ucięte, a po tych dwóch tygodniach normalnie wolność znowu i lecimy, kurde, z napadami, z dymami i tak dalej. A po w tym czasie, co ja mam tą paskę, to ekipa dalej działa, wszystko działa, badamenty, koksy, wszystko działa, wiesz. Okej, okay. A to co, nie podjedziesz po mnie? No wiesz, mogę by cię podjechać, ale jak zrobisz coś nielegalnego, to policja od razu będzie wiedziała, że byłem przy tym i będę mnie wypytywać, ja będę się od debila oddawać. To nie no. To wkurwia, ale a co robimy dzisiaj? Nie wiem, co chcesz robić, mogę do chłopaków zadzwonić, się nudzą, samolot zajebaliśmy i samolotu napaliśmy. Ja zbieram na samochód, zbieram. A samochód zbierasz, tak? Tak, mam 1,5 miliona ponad. No kurwa, to dużo wsiada, ty. 1,5 miliona. No. A właśnie, ty miałeś mi za mieszkanie zapłacić teraz, jak mi wspominasz o pieniądzach, nie? Nie no, nie musisz płacić tam, ostatnio mi uratowałeś dupę i za to masz miesiąc gratis, nie? Ale już za lipiec będziesz płacić znowu, od 1 lipca 200 koła na miesiąc, nie? Mhm. No. No, no dobra. To gitara, ja się do szefki zaglądam tam, nic ciekawego nie masz, żebyś jakoś broń długą, czy coś, to się odezwij, nie? Dobra. Nie? No. No. Dobra, na razie. Chcę zadzwonić, jak będzie jakieś sato z nimi coś pierdolisz, ale że nie o mnie, to na razie do dół. To ja chcę coś robić już. To możemy pojeździć, ale wiesz, nic nielegalnego nie możesz ze mną za bardzo robić. To znaczy, możesz robić, nie? Ja będę udawał, że cię nie znam, ale... No. To są dudy fest, wiesz? No to dawaj, coś robimy. To dyma, to daj gdzieś sobie podjadę. Dobra. Mam, kurwa, dojebaną szatę po ojcu. O kurde, nieźle, a te rękawiczki są chujowe. Zaraz wciągnę. Ej, buty też nie pasują kolorystycznie, wiesz? Dobra, tam to jest. Tak chujowo wyglądasz, ale co, mi to obojętne. Dobra, wiesz, idziemy do ziomków, bo oni sam, bo myśmy się tam samolot zajebali, ale policja widziała na GPS-ie, że ja lata po mieście tym i musiałem wylądować. Oni znowu samolot zajebali i spierdolili, bo policja zabrała jakiś odrzutowiec i chcieli ten samolot, nie wiem, gdzieś schować i znowu po niego leczonego nie ma, wiesz? Teraz są na jabłkach. No, a tak ogólnie to chuj nie do kurde, gówno na nodze i policja zawsze wie, gdzie jestem, nie? Zawsze jak robię coś ciekawego, to przyjeżdżają szmaty. Ej, też bym pozbierał jabłka. No to tam jedziemy akurat, więc no. No, jesteśmy na wysokości więzienia, zaraz będziemy, czekajcie tam, no. Elo? A co tam u ciebie słychać? Tam twój brat tam kontakt ze mną miał i tam... Na tydzień sobie ogarnęli wszystko, wiesz? Do zbierania i tak dalej. Kupili? No, na tydzień, no. Nie wiem, nie dzwoniłem do niego jeszcze.
No to za coś go z nim pogadam, więc... Więc twój brat i tam jego ludzie to też teraz tacy... Kuzyn. Ziomki, nie? Kuzyn. A to kuzyn, a nie brat, te? No. Chociaż to brat, wiesz? Nie. To samo tak. Nazwisko, kurde. Da się mal, chłopaki, elo, elo. Cio, bo wpierdamy szkatuły. Bo to oni byli w samolocie. Cicho. Siema. Yo. Siadaj tutaj, Zyl, kurwa. Nie od Lary, od... Howard, siadasz? Gdzie jest Pawko? Gdzie jest Howard? On go Venatusa ukradł, chłopaki, chyba. Tak, jest, on zna go. Ty, to wasz koleżka był? Nie. Znam go. Kurwa. No, weźmy to, oddaj, wiem, dobry gość jest, nie? Stoker ma jeszcze miejsce w chórze. A czekaj, ten, już ten Dodge jeszcze, weźcie ja tego Dodge. Dwa miejsce, ładujcie się. Ja miałem, czekaj. To chodźmy pod spadochronę do vloga. No nie da. Ja ogarnę, ja mam... Czekajcie, ja wam to mogę ogarnąć, bo ja... No. Będę sponsorowany na tej gali MMA za tydzień, wiecie? Jakiej gali? No, na tym MMA jest. Jakie? Co to wygrania? Karol Biedorf ogarnia. Z Aleksem, nie? Czemu nie ma ogłoszenia o tym? Jaki Karol? Ksiądz? Jaki Karol Bedon? Ksiądz, wtedy, jebu mi się tam. Chodziło mi o... Dobra, cisza. Nic się nie stało. Zdarza się, to... Mnie też to wkurwia, jak ktoś mi zwraca uwagę później. Się sam poprawię, nie? Tak, to szybciej jest. Ale nie jest, nie? Aleksa nie ma? No nie ma. Siema, Robercik. Bo ja będę miał taką mowę, że oni płacą pół miliona, ale będę miał takie spodenki i tam napis, że coś tam, nie wiem, Rizzo the best i www.rizzo.com i tak dalej, miał taką reklamę i mam skok spadochronu i nurkowanie za friko i pół miliona, nie? No. A to MMA jest za tydzień, Tadeusz to tam, ten ksiądz, ja to ogarnię. I tam będą jakieś chyba 2-3 walki pojedynki, a reszta będą jakieś 5-osobowe, nie? No, jak będzie, to z nim dogadam się i ogarniemy to, żeby team... Stawcie łapkę do góry dla zasięgu. Dobra, ja się wpierdolą za rozbój. A z kim się bijesz? Ja jeszcze nie wiem, ale może ktoś z was wie, bo nie gadałem z nim od tego czasu. Dycha może. No kurde, zdycha to była dobra walka, nie? Ty byś mógł z tych walczyć. Macie podobny wzrost, podobną wagę, wy byście mogli walczyć, nie? Ja? Kurde, no, ty z Dychą. Nie dajcie się. No. Dobra, w chuj by była. Ja kogoś innego znalazł na walkę, kurde. Może dwa razy szronie, raz hejka. Fajne kominiarki. Dzięki. Ted, to ty? Mamy Karypel Gang, ty z Karypel Gang. Nie, to jest Ted. Masny Ted. Aha. Masny Ted? O kur... Bez kitu, Masno Gang. Masno Gang Memba. To. Ej, dobra, goście na celówce, bez abonamentu. Serio? Gdzie byś dał? Jebać się szybko. Gdzie jest dzieciak? Where is slot? Lecę sobie dalej, masno bije ponad skalę. Ty chcesz se poświrować, zakładam kominiarę. Zabijcie się, Stachu, masz klewy czy nie? Ale po co? Siemka mówi Ted, robię napacę na sklep. Czy piwerka jest na strzech? Do bagaja. Kurwa. Dawaj, kurwa. Szybko. Dawaj, dobra, Stachu go. Jones, lecimy. A to kozak ty. Co tam, chłopaki, siemaneczko? Siema. No cześć, sprawdzam, co robisz. Co robisz? A czekamy tutaj, żeby ktoś podjechał i mieszkanie wypożyczył, nie? Ja chciałbym tu mieszkanie wydać, żeby mieć tutaj obok koksu od razu. Żeby rano jak wyjdę na spacer, mieć fajny widok na dealerów, którzy zbierają, nie? To wiele wyjaśnia. No, gabanierzy, wiecie? No. Dobra, opolowałeś kogoś ostatnio tutaj? Nie. Ja tam jeżdżę sobie na ławkę, tam jest najlepsze słońce, wiesz? Wiatr tam na koksie, tak? Tak, dokładnie. Dobra, teraz wiecie, no to... O, pikobolek, zobacz co teraz zawróci. Kurde. No to nieźle. Chyba na koks jedzie, patrzę. Chyba ta, no. Nie, na lotnisko pojechali. A zobacz, jakiś brabus. Siema. Brabus na koks jedzie. Ej, co ty masz na czapce? Liść, kurwa. Jakiś liść. No. Nie, to rudę przebija, rudy pies. A ty, kurwa. Rudy pies. Żaden rudy. A ty mnie pałą kiedyś najebałeś chyba. Ja ciebie pałą? Coś tak kojarzę, no. Nie, z tego co kojarzę, to ci kiedyś zabrałem narkotyki, kazałem ci spierdalać.
No to oddaj to. Kurwa, czekaj. Ty, nie mam, ale... Mogę ci dać... 5 pączków, pasi? Dziękuję bardzo. No i wszystko. Chcecie pączka? Dobra. Spierdolamy, panowie. Pączki? Nie. Chyba, że to jest taką dziurkę, wiesz, teraz fiuta wsadziłem w takiego... No możesz sobie tam powsadzać, bo to do nucik jest, wiesz? O kurde, kozak, no. No, sada możesz pociupciać. No, na to bym sobie fitę wsadził, nie? I wszystko. Oddamy ci później tego pączka. Dobra, opierdolę ze smakiem, na razie. Na razie. Ten pies lubił pierdalać, wiesz, gały? Dawaj ty fitim, kurwa, jedziemy na koks. Kurde, na koks idziemy, może. To. Coś ty dwie, bo ty, halo. Schowaj to kopyto, kurwa. To nie kopyto. Wszystko git szerszeń, halo. No właśnie, chyba nie git. Nie, coś bo prąd na niego nie działa. Coś, on coś ćpał, ty. O kurwa. Ja pierdolę. Halo. Dobra, niech sobie stoi. Tak, niech stoi, ty. Nic mu się nie stało po tym porażeniu prądnicą. Ej, ej, mam rozkminę, wiesz? No, jakby tak z dupką leżeć i jej tak, kurwa, paralizatorem czasami, nie? Niektóre dupy to kręci. Niektóre tak, wiesz, niektóre lubią też BDSM i tak dalej, nie? Ta. Kurwa, jakie niskie lambo mamy. Ciągle zahaczamy. Jaka to jest beta? Nie znajomy. No czekaj, ja się muszę... Panie Andrzeju! Panie Andrzeju! A pomocy na pomocy, Krzylu! O ja pierdolę. Mam silnik wyłączony. 89 plus 2, kod 6 do żółtego centenario, końcówka rejestracji K. 20 Cześć, panowie. Siema. Witam. 89 pierz za pierwszego stopnia. Dobry. Panowie, co to było za uciekanie przed nami na taki lali? A, to jest z panem Grudkasem Gottim rozmawiałem na ten temat. Aha. Także może się pan zapytać go na radiu. 89 do 04. A tu prytemu mogę wytłumaczyć, tu pryty stoi? Tak. No, jasne, że tak. O, no to pryty. Goniłem gabaniarza, wiesz? Gabaniarza? Tak, i mnie wpadło bardzo mocno, bo wyjebał. Bo wyjebał mocno w ścianę, nie? Zapisz mój numer, ja zaraz zadzwonię, bo policja nas zatrzymała. O, no. Zaraz dobra, zadzwonię. Panie Chmura, no telefon duży. Telefonik, no. Co tam? Telefon duży, my nie wyciągamy, okej? Okay? Jestem w aucie, nie w więzieniu. 2-0-4. Ale podczas zatrzymania prosilibyśmy nie korzystać z telefonu. Ja nie kieruję. Co z tym to nie zmienia fakt. Żółtym Lamborghini Zetnaria? Dobra, puśćmy tutaj sobie pojazd, panowie, jeden z drugą osobą i nad nie próbujemy odjechać. Zapraszamy do wyjścia z auta z rękoma w górze. Pasażera druga osoba również. Ręce do góry poniesiemy. Obaj panowie, ręce na dach. Kierujemy się dobra, do góry zostawimy. Lewa, prawa ręczka. I zapraszam do tyłu. Wobec za lewą i prawą rękę skuwa. Proszę pod radę. 46, potrzebujemy jednostki transportowej. Jeszcze raz 89, pir, gdzie znajdę pana dowód osobisty? Jest to okolica Mace Bankaryny. Dowodzi, gdzie znajdę bliżej, pana. Bliżej, proszę pana. Kieszeni. Teraz pan szuka, w kieszeni? Bardzo tej strony. Tylny, jaki jest powód zatrzymania? No, zaraz będziemy wyjaśniać. Dobra, tutaj wyciągnę panu ten dowodzik. Ciężki dzień, co? Pan Song Hayashi. Dobra. To coś nielegalnego, jakaś broń. Mordzia, przeszukują mnie bezprawnie. No właśnie, chciałem też się zapytać dlaczego. Uciekali panowie dobra. Przed policją. Panuszki szeroko, obywatelu. Ja nie wiem. Co to ma w związku? Zostaw ten pistolet, kurwa, i kokainę, byku. No, to muszę to skończyć tam. No, panie ja bym chciał zapytać, gdzie uciekaliśmy i kto uciekał, bo sobie nie przypominam, żebym ja uciekał, a nie mój kolega. Więc to już jest beka jebana. Pomoże wam nagranie z bodycama pokazać, panowie. Pokaż. Dobra,
Uwaga na głowę. Zabierze go 3-7 Pretty, 3-7, z 8-9 pojedzie. Dobra. 0-0 zarządził. Z tym mechanikiem już możecie podjechać, to ja odkolewę te dwa pojazdy na parki właściciel. Dobra, ten pistolet i ten nóż panu konfiskuje. Narkotyki od razu też panu tutaj zabierzemy. Ja pierdolę. No jesteście kurwa wredni w chuj. No spokojnie panie Stanisławie, nerwenzje pomogą, nerwenzje pomogą. Cooldown, stop resisting panie chmurze. Dobra, przecież mam gotowy do zabrania. Pierwszy raz jestem tak spokojny, no nie przesadzaj. Dobra, Mark, ty jedziesz 3-7-0-0 zarządził, to ich zabierzecie od razu. Dobra. Zapraszam pana tutaj. Do szeryfa Spina. Tu masz Martin dwóch, pana chmury i jeszcze jest pana Songa. Pana, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, pomogę panu. Do nas pan nie wsiądzie. O cholera! Kurwa, masz włosy jak Paweł Nedry. Kler! Odbierze cię. Ale panie, jest jeszcze pan odwalił tak. Kurwa, dymy, dymy. Jak pan bagażnik otworzył. Krasu, tutaj dwóch gagatków ma. No dobra. Mechanik może się zająć. Na głowę? Pani. No ale to chyba wyszło za mylo, co, tak? Tak, zajmiemy się nim, zajmiemy się. Spirity. Co wam już siada? Te dwa samochody musisz tutaj. No już jeden, już ja się zabrał, Hania. Dobra. Przez to w prawo, a my jedziemy. Naturalnie, naturalnie. Możemy jechać. Krasucki, cicho. No rzucę się praca? Krasucki, bądź cicho. No ale facet, no rzucę się pytam się. Krasucki, oddaj nazwisko. A co? Co ty kurwa jesteś? Paweł Słup. Chłopie, bym ci dowód pokazał w Europie. No pokaż, no pokaż. Dobra panowie, 89 pierwszy oficer pierwszego stopnia, macie prawo zachować milczenie, wszystko co powiecie może i będziesz naprzeciwko wam, macie prawo do adwokata oraz psychologa, że taką znajduje się w mieście. Fajne, jeżeli nie, adwokat ja zostanie kurwa, ja wam przydzielony z urzędu. Macie prawo no, do wykonania to jednego telefonu w obecności funkcjonariusza Police Department. Na chuj. Tak, aby strzegł twoją rozmowę. Na chuj to jest kondom. Tak? To zaraz ci założymy. Ja pierdolę, jest dobrze w chuj. Możemy jechać. Kurwa. No i wszystko. Dobra, tu chyba, nie? Tak, na dole. To jeszcze raz, jeszcze raz. To, no tak, bo to był, to był znak, że przyjechaliśmy. Kurwa, nie? Kurwa, daj się jeszcze pobawić. 10 minut, nie? Ta 10. Zajmę miejsce, bardzo dosyć szpętka. Jak my go wypuszczamy? Pomóż mi to wyjść raz, proszę. No, tego faceta wypuszczamy, jak to się nazywasz? Stasiu, chmurka. O, Stasiu. Proszę, to ją zajmę. Przyjął. 89 chyba plus 1. Chyba barki były dzisiaj robione na siłowni. Przechodzimy w status 8. Ale czego pojesz, facet? No robiłeś barki. No tak. Dobra, to nie, tego przejmij, ja wezmę kasę. Ten już jest upierdolony. O, Stasiu, hej. Z tego, gagatka. Dawaj, to. Musisz mnie w ty myjesz się nim, czy... A, no się Stasiu zajmę. Dobra, to miał tak, kokainę, bojowe i paralizator. Ale Stasiu, kurwa. Co to za zagłębę? No jak dają za darmo, to biorę. Ale kto co dał? Ja wiem, randomy na ulicy. A to cóż. Dobra, Stachu, muszę cię przeszukać, tak? Tak, no ponownie, spoko, czysty, no. Jestem, to szybko pójdzie, zobacz se. Dobrze, co, Gama, czy szedłem, Krasucki, Martu. Tak. Szeryfy. Przeszukujemy się, tak? Dobrze. Chciałem. No co ty masz palnego? Nic, bo wszystko byś zabrano. Dwie kieszenie do sprawdzenia. No. Dobra, rozkuwam cię, Stachu, tak? Dobra. O, Stachu. Co tam, bez uprawy korzystanych? Jakoś? Nie no, gdzie? Nie ma czasu na takie głupoty, żeby tam dzwonić i się skarżyć. O, to spoko. Co miał, panie licencji krzyżowej? Kartoteka tam nalewana ma? Ty kurwa, ode mnie, nie gadaj. Ty coś było, wiesz? Było. Zerknęmy, tak? No, trochę było, nie? No to wejdź tu. No wejdź. Wejdź, pluję ci w pysk. Nie jesteś mieszanym. Ale pana kolega agresywny. Mordo, cicho, to cię wypuszczą szybciej, no. Dobrze pan mówi. Jak to masz, Tomek?
Na dowodzie? No Stasiu, ja ci Stasiu? Pokażę. No jasne, zobacz. No stanu swipe. Wyjebane mam, wyjebane mam. No, wpisz mi nawet kurwa 300-300, no wyjebane mam. Nie ma tu Red Bulla do kupienia, zajebiście, to bez Red Bulla biegam. Połowa kary została. 7 minut niecałe. Zaraz wyjdę. Fajnie by było, jakby Stachu jakieś CK odjebał. A nie, nigdy nie robiłem, nie? To by było dobre. Nie ma Jokera, nie ma tego. Nutki. No, stajemy tutaj przed no. wejściem, jak się wchodzi, nie? O, dobra, jadę. Dobra. Czołem, czołem. Siemano. No hej, hej. Hej, co to za auto? M6. To dwuosobowa, można wsiąść? No jasne. Jasne, tylko moment. Chwila, bo może teraz... Niebieskie zaciski, ja pierdolę sztos. Chwila, bo coś się kurwa... O! Kurwa, naklikałem na tym przycisku. Dobra. O, można się przejechać. Dobra, wsiada ktoś? Nie, dobra, poczekamy, na luzie. Dobra. Co myślicie o tym aucie? Myślicie, że ok? Cztery osoby mogą tu wsiąść? Co ty gadasz? Ja muszę od zera do stu tu sprawdzić. Stanę w miejscu. No od zera do stu to ma kopa, nie? 200 też nawet nieźle kręci. Pytanie, jaki jest Vmax? O kurwa. Ja pierdolę, rozbił BM-kę dla chłopów. O kurwa. To mój Mercedes był lepszy, nie? Dobra, no to chuj, nie kupujemy i jedziemy do miasta tym autem się podwieźć, a chłopaki będą z buta wracać. Dobrze w chuj. Dzięki za podwózkę. Fura podstawiona pod więzienie, tak o. I wracamy.